Cześć! Po wczorajszym zejściu na dno Wielkiego Kanionu pojechaliśmy w stronę Utah i dojechaliśmy do miejscowości Mexican Hat. Zatrzymaliśmy się przy rzece San Juan i tutaj też spędziliśmy noc. Nazwa tej 31-osobowej miejscowości pochodzi od niezwykłej skały, która nazywa się Mexican Hat Rock. Ma ona szerokość 18 metrów u góry, a Mexican Hat oznacza kapelusz Meksykana i ta skała wygląda jak taki odwrócony kapelusz Meksykana. Cały ten kapelusz, nie licząc podstawy tej skały, ma 3,7 metra wysokości, natomiast szerokości ma 18 metrów. Jesteśmy teraz przy Monument Valley, dokładnie w miejscu, gdzie Forrest Gump zakończył swój bieg, który trwał 3 lata i 2 miesiące, chyba nawet trochę dłużej. Przebiegł on w tym czasie całe Stany, aż do Santa Monica w Kalifornii. Potem zawrócił i przebiegając przez Flagstaff w Arizonie skierował się na północ, na Monument Valley i dokładnie skończył w tym miejscu za mną. I had run for 3 years, 2 months, 14 days and 16 hours. Dolina Monumentów tak naprawdę nie jest doliną, a obszarem, na którym erozje utworzyły tego typu skały, a poruszanie się po nich jest dozwolone tylko w jego dolnych częściach i prawdopodobnie z tego względu nazwano to miejsce doliną. Nazwa tego miejsca w języku Navajo oznacza białe smugi wewnątrz skały, co tłumaczy się występowaniem różnokolorowych minerałów i srebra wewnątrz tych skał. A sami Indianie Navajo są potomkami Indian Anasazi, którzy żyli na tych terenach już od pierwszego wieku przed naszą erą. Indianie Navajo do dzisiejszego dnia odbywają w Dolinie Monumentów ważne ceremonie religijne. Po drodze zatrzymaliśmy się na dolarowe śniadanie w McDonald's i będziemy teraz jechać do Lava River Cave koło Flagstaff. Po 2 miesiącach jesteśmy jeszcze raz w Lava River Cave w Cocosino, niedaleko Flagstaff, Arizona. Jednak tym razem mamy już odpowiedni sprzęt, czyli latarki. Jaskinia ta została odnaleziona w 1915 roku, natomiast powstała około 700 tysięcy lat temu. Czytaliśmy, że niektóre kamienie mogą być bardzo śliskie, szczególnie po deszczu, ponieważ na dole temperatura jest około 40 stopni Fahrenheita, czyli 50 Celsjusza. Zejście nie należy do najłatwiejszych, a niestety kamienie są dosyć śliskie. Mam nadzieję, że przed chwilą było włączone nagrywanie, a nie zrobiłem zdjęcie. Dobrze, że mamy czapki, bo właśnie się 2 razy uderzyłem w głowę. Jest tu dosyć nisko, a ta odpadająca lawa wygląda o wiele lepiej niż to, co widzieliśmy w Oregonie, w jaskini o dokładnie tej samej nazwie. Ta jaskinia ma około 1200 metrów długości. Jaskinia ta ma od 60 cm do nawet 30 metrów wysokości. Tutaj są może 4-5 metry. Jeśli zastanawiacie się, jak taka jaskinia powstała, to 700 tysięcy lat temu wybuchł wulkan, z którego płynęła ogromna ilość lawy, wręcz rzeka lawy. I ta lawa od góry wystygała i zamieniała się w taką twardą skorupę. Po pewnym czasie środkowa, gorąca część lawy wypłynęła z tej skorupy, pozostawiając jedynie ogromną rurę, tak jak to tu widzimy. Ta rura potrafi mieć grubość, czyli te ściany, ta skorupa, potrafi mieć grubość nawet do kilku bądź nawet kilkudziesięciu metrów. Przez setki tysięcy lat skorupa została zasypana, przez co mamy tego typu tunel, tego typu jaskinię. W latach 60. graficiarze bardzo poniszczyli tą jaskinię, ale w 1991 roku zebrano duże fundusze na to, aby te graffiti zamazać.
Jednak widać, że nie wszystko udało się odrestaurować do poprzedniego stanu. A teraz zaszliśmy do unikalnego miejsca w skali światowej, gdzie jaskinia utworzona z lawy rozdziela się na dwie części. To się nazywa tak zwany Y-intersection, czyli skrzyżowanie Y. Wydaje nam się, że nie będziemy już dalej szli, bo jesteśmy trochę w pośpiechu, aby zajechać co najmniej na pierwszą, drugą w nocy do domu. Niektórzy te dwie pozostałe kończyny nazywają lustrzanymi odbiciami, ponieważ te jaskinie są mniej więcej podobnej długości i podobnie wyglądają. Dzisiaj jest 3 września, jesteśmy w Arizonie i zobaczcie, tu jest śnieg, są 53 stopnie. Ania, pokaż. Nie wiemy, co to jest tu po lewej za para. To jest jakaś dziwna anomalia chyba pogodowa. Dzisiaj miało być chyba 85 stopni. Ja pierniczę, zobacz, tu jest 5 cm śniegu. Pamiętajcie, że mamy również fanpage na Facebooku, jak również Instagram Kaszub w Kalifornii. A jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć! Zwróćcie uwagę, jak wyglądają te góry.